Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. To już kolejne spotkanie, dzisiaj porozmawiamy na temat duchowości. Moim Państwa gościem jest Wiesław Błaszczyk. Ostatnio mieliśmy jakiś problem techniczny z dźwiękiem u mnie, przynajmniej dzisiaj już jest lepiej. Za co oczywiście Państwa tutaj przepraszam z tego miejsca. Witam Ciebie, Wiesławie. Dzień dobry Tobie i dzień dobry Państwu. Witamy Państwa całą naszą szczerą miłością. Tak jest. No, Twoja miłość na pewno większa niż moja, ale okej. Okay. Nie, miłość jest zawsze jedna. Aha, no, no dobra. Ta sama i Twoja, i to, także te same odczucia, bo miłość Bóg stworzył i ona jest zawsze jedna. No. Proszę Państwa, rozmawiamy na tematy duchowe, nie od dzisiaj z Wiesławem. Mamy dzisiaj zresztą też Biblię, a Biblia jest nieodłącznym atrybutem, elementem, księgą, książką Wiesława. I spotykając się tutaj też zabiegam o to, żeby od czasu do czasu właśnie przeczytać jakiś fragment. I tak też dzisiaj będzie. Porozmawiamy o duchowości, porozmawiamy o tym spotkaniu, które przed nami. Spotkanie w Debrzynie koło Kościerzyny na Pomorzu Polski. Piękne spotkanie, którym organizatorem jest Wiesław Błaszczyk, uzdrowiciel, który uzdrawia za darmo. Ja ogromny szacunek mam zarówno dla Wiesława, jak i dla Krzysztofa Malęgowskiego, ludzi, którzy pomagają innym za darmo. Oczywiście, jeszcze nie dopuszczę Ci do głosu, podkreślę to, że oczywiście, mimo że oni nie biorą za to pieniędzy, to zawsze, proszę Państwa, jeżeli uzyskujecie poprawę zdrowia, jeżeli stajecie na nogi dzięki takim osobom, to pamiętajcie o nich. Zresztą teraz już od jakiegoś czasu Krzysztof Malęgowski, wiem, że tam zdrowotnie trochę nie domaga, więc pamiętajcie o tym, żeby zapytać, pomóc, czy jakieś wsparcie finansowe również mimo wszystko tutaj zaoferować. Wiesławie, o czym będzie dzisiaj? No wiadomo, w duchu to wszystko, więc o Bogu będzie. Przeczytamy psalm z Biblii, 139 i 150, i dlatego troszeczkę ma właśnie ten psalm tutaj, ma tą spójność z tymi spotkaniami, co ja będę robił, 12, 13, 14 w Debrzynie, bo dlatego, że to ma powstać mniej więcej, co tam jest napisane, że mamy śpiewać, grać na bębenkach i tak dalej, i tak dalej. Ale to później, nie? No, proszę Państwa, tutaj mam takie notatki swoje, które spisałem, kiedyś pokazywałem Tobie nawet tutaj w studiu, że książkę taką, modlitewnik z hebrajskiego na angielski, ale to właściwie z angielskiego przetłumaczyłem, co tam jest napisane, i to tutaj mam po polsku, więc chcę Wam przeczytać, o co tam chodzi w tym modlitewniku. Dobrze. I tak jest, nie? Pan Świata, Król Najwyższy, zanim cokolwiek powstało, panował sam. Kiedy z Jego woli wszystko zostało dokonane, wtedy objawiło się Jego suwerenne imię. A kiedy z czasem wszystko ustanie, nadal będzie panował w majestacie. Był, jest, pozostanie przechwalebny na wieki. Niezrównany, jedyny jest On. Nikt inny nie może dzielić Jego jedności. Bez początku, bez końca, potęga panowania należy do Niego. On jest moim żywym Bogiem, który zbawia, moja skała, gdy nadejdzie smutek lub próba. Mój sztandar i moje schronienie mocne, moja hojna porcja, kiedy wołam. Proszę Państwa, i to jest przepisane właśnie z tego modlitewnika. Ja często używam tego modlitewnika rano. Ale ty znasz hebrajski język? Nie, nie znam, ale jest po angielsku to samo. Na jednej stronie jest napisane po hebrajsku, a po drugiej jest angielski. A ponieważ ja znam angielski, więc to przetłumaczyłem. Bo dla mnie, czy hebrajski, czy angielski, czy polski, ma takie same znaczenie, bo wszystko w duchu powstało. Jasne. No, także, proszę Państwa, to przetłumaczyłem właśnie na język polski i dlatego codziennie z rana jakiś urywek czytam i dziękuję Bogu za to, że jestem, że wszystko mi pomaga, że nic mnie nie boli, nic mnie nie szyka i że mogę chodzić, że
No uzdrawiam je i dlatego to robię to uzdrowienie dla Państwa też, żeby to było naprawdę boskie, to wszystko, żeby było udowodnione, bo chcę Wam przekazać dużo wiadomości, które mam jeszcze do przekazania, bo wstydziłem się, dawniej się bym wstydził mówić o Bogu, ale przyszedł czas, że po prostu muszę to robić, dlatego robię te spotkanie, żeby się ludzie dowiedzieli, co ludzi czeka, co i jak. Dużo mam do przekazania takich prorockich natchnień boskich, także pomału będziemy to robić. Proszę Państwa, drugie też jest takie przetłumaczenie też w duchu. Niech chwała Pańska trwa na wieki. Niech Pan raduje się swoimi dziełami. Błogosławione niech będzie imię Pana odtąd i na wieki. O Panie, błogosławione niech będzie imię Pańskie odtąd i na zawsze. Od wschodu słońca aż do zachodu. Tutaj imię Pana jest chwalebne. O Panie, Pan jest wysoko ponad wszystkie narody. Jego chwała jest ponad niebiosami. O Panie, Twoje imię trwa na wieki. Twoja pamięć, Panie, przez wszystkie pokolenia. Pan utwierdził swój tron w niebiosach, a Jego Królestwo panuje nad wszystkimi. Niech się radują niebiosa i niech się raduje ziemia. I niech mówią między narodami, Pan króluje. Pan króluje, Pan króluje, Pan będzie królował na wieki wieków. Poganie wyginą z Jego ziemi. Pan obróci w niwecz radę narodów. Udaremni zamysły ludów. W sercu człowieka jest wiele zamysłów, ale Rada Pańska to uczyni. Ostoi się Rada Pana, która trwa na wieki, myśli Jego serca dla wszystkich pokoleń. Albowiem On przemówił i stało się, rozkazał, a stało się. Albowiem Pan wybrał Syjon, zapragnął Go na swoje mieszkanie. Tak samo jak ziemia jest Pana. Nie, ziemia nie należy do człowieka, ziemia należy do Boga, bo On ją stworzył. Ale ludzie mają inną świadomość i myślą, że to wszystko do nich należy. Ale to dlatego przyjdzie, jak to mówi się, ta apokalipsa, jeżeli nie zmienimy naszego myślenia, czyli nowej świadomości. Nie? No. A bowiem Pan powołał do siebie Jakuba, a Izraela do swego własnego skarbu. Izraela do swojej własnej drogi. Bo Pan nie odrzuci swego ludu, ani nie opuści swego dziedzictwa. Ale On, będąc pełen miłosierdzia, przebacza nieprawość, a niższy, tutaj jest po prostu pomyłka moja, nie? Ratuj nas, Panie Królu, odpowiedz nam w dniu, w którym wzywamy Ciebie. Ja często czytam Psalm 91, to jest taki, kto pod ochroną mieszka, nie? I tam Bóg mówi, nie? Że jeżeli będziesz stały, tak jak ja jestem pod opieką boską, to nic się nie będzie czekać i dlatego ja to robię, bo się nie boję. Dawniej bym się bał, że takie coś robię albo coś, nie, innego, a dzisiaj się nie boję, bo dlatego, że muszę. Ten piorun, który mnie tam uderzył, będąc w Kanadzie, mi jakby podpowiadał, to światło podpowiada, żeby zacząć nowe życie w duchu. Nie? Czy to był polski, czy kanadyjski piorun? To był kanadyjski. No, bo w Kanadzie, no to powiem, że made in Pola, in Canada, nie? No, także będziemy śpiewać. Proszę Państwa, mam tutaj hymny, piosenka Wolnych Ludzi. Ja i Ty chcemy tańczyć, jak tańczy ten świat. To zanuć. Co? Zanuć. Nie pamiętam tego, nie? Ale to mniej więcej tak. Ja i Ty chcemy tańczyć tak, jak tańczył świat, tworzyć własne myśli w głowie, móc decydować znów o sobie, w harmonii żyć, ho, 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 pełną piersią oddech brać, tak po prostu radować się jesteśmy i tak dalej, no, i tak brawo, dalej. Brawo, brawo. No. Wiesz, inaczej też się śpiewa, dlatego proszę Państwa, rozpoczęcie będzie z tym hymnem, będzie rozpoczęcie, bo muzyka będzie grała, nawet pani Mirce powiedziałem, żeby się nauczyła grać tego hymnu, nie? Mówi, że ma przepisane, już to będzie grała, będziemy w kółko, ustaniemy, będziemy klaskać, będziemy tańczyć i się cieszyć. Ale wiesz, co mi się w tym wszystkim podoba? Tak. Najbardziej mi się podoba w tym wszystkim prostota. Prostota, że nie ma jakichś tam nadęcia, że każdy jest równy.
No. Nie wiem, no może faktycznie będą się wszyscy za ręce trzymać, jak w szkole, jak za dziecka. No to ma być tak. No. I ta energia, żeby płynęła, prawda? No. I będziemy na skarpetkach czy na bosakach. Tak, no, jak ty dzisiaj. Tak, ja dzisiaj, proszę Państwa, no bo ta energia płynie wtedy lepiej, nie? Nawet panie niech przyjadą w spódnicach, nie tylko w sukienkach luźnych, bo ta energia, żeby krążyła cały czas, nie? Czyli sukienki, nie spódnice. No, sukienki, raczej takie luźne, nie? Bo dlatego, że ta energia musi krążyć przez ciało. Dawniej babcie, nasze prababcie chodziły zawsze w chustach i po prostu i na innych tam sukniach takich. No, inaczej się czuły. A dzisiaj to wszystko, te obciśnięte, te leginsy, czy jak tam nazywają, nie? Po prostu to jest sztuczne, wszystko sztuczne jest, nie? I żeby energia dobra, żeby człowiek był uzdrowiony, nie? To ta energia musi przepływać. No. I tam w tym lesie, w tym ośrodku, kiedy ja będę taką modlitwę też będę robił i to uzdrowienie będę prosił, tak, ta moc przyszła będąc w Kanadzie, tam w innych filmach, bo proszę Boga o to, żeby pokazał tą moc i wierzę w to, że ta moc będzie, bo dużo ludzi mówi, kiedy się modlę albo w kółeczku, nie, że to czują to duchowość całą, że to idzie, bo modlitwa jest naprawdę mocą, nie? Także i będziemy śpiewać ten hymn, będziemy się cieszyć, no także jak się ktoś będzie miał smucić, to też się będzie smucił. Nawet może się położyć i płakać, no też. Towarzyszymy. No tak, ale przy takiej muzyce to raczej nie będzie się smucić, będzie się radować, że w takim towarzystwie jest. Także proszę Państwa, tutaj mamy jeszcze dalej, ale co? Sławie, to ja bym proponował na chwilę, bo pewnie wrócimy jeszcze do tego. Może. Może no. Właśnie coś byśmy tutaj odczytali, przeczytali. Tak, z Biblii, prawdziwe słowa Boże. Na przykład, co tak, to będzie? Proroku. Psalm 149. Ty zacznij. Ja mam zacząć? Dobrze. Tak, 149, a ja wiesz. Dokończę 150. To jest Stary Testament, tak? Tak. No, proszę Państwa, z Wiesławem Błaszczykiem możemy sobie pozwolić, żeby poczytać wspólnie tym razem Księgę Psalmów. Psalm 149. Bóg zapewni triumf Izraelowi. Czemu Izraelowi tylko? My też jesteśmy Izraelem. To nie jest tak Izrael? W całości, ogólnikowo, rozumiesz? No, tylko ludzie pozmieniali to wszystko. Bóg nie wymyślił Izraela, tylko my jesteśmy, tak by można powiedzieć, cały część świat może być Izraelem. Że jest Izrael? No. To, że my jesteśmy Żydami? Nie, nie jesteśmy Żydami, no. Ale też nie możesz powiedzieć, czy twoja praprababcia albo pradziadek nie był, nie? Także ja dlatego mam wielki szacunek do każdego człowieka, bo ja nie wiem, co, ileś tam wieków, co było. Rozumiesz? No. Tak. No. Psalm 149. Bóg zapewni triumf Izraelowi. Alleluja. Pieśń nową śpiewajcie Jahwe, Jego chwałę na zgromadzeniu wiernych. Niech Izrael raduje się ze swojego Stwórcy, synowie Syjonu z Króla swojego. Niech sławią imię Jego przez tańce, niechaj Go chwalą dźwiękiem bębna i cytry. Bo upodobał sobie Jahwe lud swój, zaszczyca pokornych zwycięstwem, niech się weselą wierni z Jego chwały, niech się radują w swoich dzielnicach, niech chwała Boża będzie na ich ustach, a w ręku miecz obosieczny, aby wziąć pomstę nad narodami, aby wymierzyć karę ludom, by łańcuchami skuć ich królów, ich dostojników żelaznymi okowami, by wykonać na nich wyrok zapisany. Taka jest chwała wszystkich Jego wiernych. Alleluja. Strasznie to zabrzmiało. Straszne, tak. No, to prawda, że straszne, nie? Ale widzisz, wziąć pod uwagę proszę. Można wziąć to, że w Apokalipsie jeszcze gorzej, można powiedzieć, tak jak przeczytać. Ale ten miecz obosieczny. No, obosieczny. No, a wiesz, co to jest obosieczny? No, Słowo Boże, aha. Które, jak czytasz tutaj w Biblii, nie, że słowo, kiedy Bóg przemawia,
jest taką mocą, słowem, że jeżeli nie nawrócisz się, to po prostu wiesz, no możesz umrzeć. Nie? Ale ja ci powiem, że naprawdę Pismo Święte Starego Testamentu mnie uspokaja, wiesz, daje jakąś taką ciszę. To no to dlatego ja też, widzisz, ja żyję w tej harmonii, nie mogę powiedzieć. No. Aha. Rzadko czytam. No. Wiesz, ja ci powiem tak samo, jak tutaj jest Jahwe. Bóg nie jest żadnym Jahwą, to ludzie sobie wymyślili Jahwę. To korektę trzeba zrobić. No, korektę. I widzisz, ja mam tą drugą Biblię, tą niebieską, nie? Tak. Palatynu. I tam nie ma tylko o Bogu albo o Pan. No nie, właśnie, nie? Ale to nie jest. A tu Jahwę. A Jehowi czy inni tam ludzie wymyślili sobie Jahwę, rozumiesz? I ta religia no, są przepraszam. Nie Jehowi sobie wymyślili, tylko to już było w testamencie napisane. Jahwę. Tak. Ale Biblia powstała, można powiedzieć, w którymś tam roku i od czasu do czasu stale była odnawiana. Ktoś dodawał. A Bóg nie ma, Bóg nie ma nazwy Jahwe. Bóg powiedział, jestem, który jestem. Bóg to Bóg. Bóg to Bóg, a Jahwe to ludzie pododawali sobie. A rozumiesz? God? No, God? No. God to ta samo. Pan i Lord to ta samo. Nie? Bo Bóg po prostu kiedy stworzył świat aniołów, nie miał w ogóle żadnego imienia, rozumiesz? Nie miał. Po prostu aniołowie wiedzieli, że jest piękną boskością i siłą, mocą. Czy człowiek nadał nazwę? Nazwy człowiek podał, no. Ci, co pisali przykładowo Stary Testament, Nowy, wszystko pozmieniane, cała historia jest zafałszowana, nie? Także... Wiesławie, proszę, przeczytaj. Kolejny. 150. 150. Nie? Tutaj jest taki weselszy, można powiedzieć. Ach, sam. To dobrze. Nie, także nie zasmuci jaki ma tytuł? Się. Jaki ma tytuł? No. Wezwanie do wielbienia Boga. O. No dobrze, nazywam. No. Aleluja. Chwalcie Boga w Jego przybytku. Widzisz, już nie ma tego napisane. Chwalcie Jahwe, ale chwalcie Boga w Jego przybytku. No, widzisz, no. Chwalcie Go na nieposkłonie mocy Jego. Chwalcie Go za możne Jego dzieła. Chwalcie Go za Jego wielki majestat. Chwalcie Go głosem trąby. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Cytrze, to instrument, nie? No, chwalcie Go przy bębnach i tańcach, co będą, na instrumentach strunowych i na flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie Go na cymbałach donośnych. Wszystko, co oddycha, niechaj wysławia Boga. Aleluja. Widzisz? I to dlatego ja kupiłem te bebenki, to wszystko, żeby chwalić Pana. Ale wiesz, z czym mi się kojarzy? Kojarzy mi się od razu Anna Szałapa, krakowska piosenkarka, pieśniarka, niestety już nie żyjąca, w piwnicy pod Baranami, gdzie śpiewała się. Chwalcie Pana na harfach, chwalcie Pana na cytrach, z Jego światłem. Jak ty powiedziałeś, farba? Nie, harfach. Harfach, okej. Okay. Każdy życie zaczyna swe. No, piękne. Ale też taką piosenkę mam nagrałem, no nie pamiętam jak ona się nazywa, ale zespół Farba czy coś, czy ona się nazywa? No tak, tak, Farba. I ona też taką piosenkę piękną i ja to właśnie chcę puścić, tą piosenkę, bo taka, dla mnie to taka uduchowiona to, ta piosenka, nie? Tak samo Krzysztof Pyszko piękne piosenki ma, będzie słuchać też. A to nie znam. No. Nie znam. No, no to poznasz. Usłyszysz, nie, to na pewno słyszałeś jakieś tam, nie? Także, proszę Państwa, 12, 13, 14, tak? Tak. Maja, spotkanie w Debrzynie, niedaleko Kościerzyny. Przypomnijmy zaraz wszelkie kontakty, namiary. Wiesław Błaszczyk, który jest organizatorem tego spotkania, zaprasza wszystkich. Ci, którzy chcą przyjechać wcześniej, ale nie tylko wcześniej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu, który zaraz podamy. Rezerwacja, wpłata jest wyłącznie na pobyt. 130 zł to jest nocleg od jednej osoby plus 3 posiłki na dobę, więc myślę, że chyba solidnie warto. Nie wiem co prawda jaka jest jakość tego hotelu, bo nie byłem, nie widziałem. No nie z klasy pierwszej, Charlaton czy tam jakiś Bristol, nie? Ale jak na warunki takie można powiedzieć, wypoczynkowe, no super, bo i miejsce i można się wyspać i energia tam jest, także
No, weźmy taka klasa trzeciej kategorii, nie? No, restauracja na dużo, na 120 osób jest, sala konferencyjna na sala konferencyjna ma 160 metrów kwadratowych, no to jest już duża. Później mniejsza, trzy tarasy. Tym bardziej, że ten teren wokół jest bardzo duży i tam będą też spotkania, jeżeli, mam nadzieję, pogoda dopisze, to będzie tam też właśnie przestrzeń do spotkań na świeżym powietrzu. Jak najbardziej, będą i, dlatego i tańce będzie i medytacja, ja będę prowadził, może, może i pani Antonina będzie też prowadzić, nie? No, także i jeszcze inni wykładowcy, bo dużo mamy wykładowców będzie, zresztą sam wiesz, kto mniej więcej będzie, bo wy to też, to nie tylko ja tworzę, ale to my tworzymy, rozumiesz? Ja nie chcę mówić o ja, takie to, bo no ktoś mi mówił, ja że... Ja uczestniczę tylko w tym, wiesz, no. Ja wspieram. Ale ty jesteś też, jesteś tą duchowością, rozumiesz? No jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotą. Jest mamy prawie. Tworzyć nie to. Bądź skromny. No. Jestem skromny i chcę być skromny, ale też nie dam... Ja wspieram, dobrze. Ty działasz i trzeba to podkreślić, no. Jest to twoje dzieło. Myślę, że to jest... Znaczy, jestem przekonany, że to się rozwinie. I że każdy będzie mógł, przyjeżdżając tam, nie patrząc na jakieś opłaty, po prostu żeby się czuł tak jak w domu, żeby tak, odpoczywał. Tak, tam ma być za darmo, uzdrawianie, pomoc, natomiast oczywiście wiadomo, że nocleg trzeba będzie sobie zapewnić. No, ja ci powiem, tak nieraz myślę, nie? Dlatego wybrałem może ten ośrodek, nie jest taki luksusem całkowitym, ale jest nad pięknym jeziorem i akurat jest drzew dużo, tam jest noclegów może być, nie? Ludzie nieraz jeżdżą na jakieś spotkania i martwią się, gdzie przenocować albo coś, nie? A tutaj to wszystko jest zapewnione, nie? Każdy pokój ma łazienkę, prysznic, także w tym roku 100, 200, 300 osób, następnym razem 1000, 2, 3000. No i tak będzie, bo to jest, ten ośrodek jest na, można powiedzieć, 3 miesiące działa, nie, teraz, ale to ja chcemy to, bo będziemy to tworzyć, no, także, żeby cały czas ludzie, nawet zimą, tylko żeby to wszystko... ośrodek wydoli przy takiej ilości potem osób, no będziesz myślał, co... Jest dużo innych, można powiedzieć, w pobliżu, wsparcie będzie, bo dlatego, że to jest same serce Kaszub, proszę Państwa, lasy, jeziora. No, w okolicy mnie przykładowo, bo to w Kościerzynie mieszkam, a ośrodek jest 7 kilometrów, jest, proszę Państwa, nie wiem, jakichś takich małych pensjonatów, gdzie można wynająć, aby tutaj zabrakło miejsca, to można w innych ośrodkach wynająć sobie mieszkanie. Dobrze. Zobaczymy, jak... Wszystko jest dobrze. I proszę Państwa, to jest, ja tutaj trzymam w ręku konto bankowe tam na Debrzyno, żebyście mogli sobie... Rezerwacja noclegów. Chyba. 130 zł od osoby. Tak. No. Z posiłkiem. No, dlatego mówię, nie, że nie jest za drogo, bo dlatego, że nie jest pierwsza klasa. Tam kawiorów nie będziemy dawać, nie? Także, no, ale na pewno nie będziecie głodni. Nie? Także, no. Kucharz na pewno zadba o to, żeby żołądek był pełen, a pełen serce będzie odświeżone. Pełne miłości i dobroci, także... No. Proszę Państwa, szczególnie osoby, które są rzeczywiście potrzebujące, chciałyby się spotkać na żywo z Wiesławem, ale nie tylko z Wiesławem, zaproszony jest również Krzysztof Malęgowski, zaproszony jest pan Marek Baniecki z Gdańska, zaproszona jest rzeczywiście kobieta Antonina Choszewska, która przyjeżdża z Legnicy, Salvatore Cuccarello, Jacek Stążka, Jarosław Filipek, to są wszystko osoby, które od wielu lat pomagają innym ludziom i będą tutaj swego rodzaju przekazy, wzmacniania, więc no myślę, że będzie uroczo, co najmniej uroczo, o ile nie rzeczywiście podzieją się sytuacje energetycznie mocne. Wiesław nieraz w programach opowiadał o tym, jak dotyk czy nałożenie rąk powoduje takie mocne przeżycia
duchowe. Często to też jest spotykane właśnie jako forma takiego nagłego uzdrowienia. To nie jest swego rodzaju egzorcyzm, ale jak to nie, jest? Nie, nie, to jest no, po prostu przychodzi energia, ta boska energia. Ludzie padają na ziemię. Tak, ja to miałem, zresztą ja wam powiem od nowa na tym spotkaniu, może w piątek 12 albo 13 zobaczymy, jak to się zaczęło ze mną, no bo będąc, tylko powiem w skrócie, będąc właśnie tam w tym kościele, piękna muzyka, wszystko, dlatego tworzę to z muzyką, przyszła taka energia, że kiedy dotykałem ludzi, tylko do czoła dotknąłem, to ci ludzie się przewracali. Taki Duch Święty przyszedł. Czyli to się może zdarzyć tam. Ja bym chciał, żeby udowodnić, bo to wtedy będzie tak, to takie udowodnienie, właściwie no, prośba o zesłanie Ducha Świętego, żeby uleczyć te osoby. Bo kiedy te ludzie wstają z powrotem, sami, bez żadnych tam pomocy, ani nikogo wsparcia, po prostu wstają i innymi ludźmi całkiem się stają. I ja tego doświadczyłem i chcę wam pokazać, czy proszę Boga i będę prosił tam o to, żeby to samo się zrobiło. Dlatego potrzebujemy muzyki i bębenki, żeby grać i pukać, tak żeby wszystko było pięknie i dobrze. No. Będziemy tak, bić. Tak, sam 150, nie? No. Tak. Grajcie Panu na harfach. Na strunach, cytra. na cytrach, na flecie i innych instrumentach, bębenkach i tak dalej. No dobrze, ja jestem ciekaw, proszę Państwa, zachęcam Was bardzo serdecznie do skorzystania z takiej oferty przyjazd na Pomorze, czy to 12, czy nawet wcześniej, bo kilka osób już zadeklarowało przyjazd już wcześniej. Zresztą Wiesławie myślę, że tam będziesz w ogóle wcześniej. Ja tak, ja to jestem w każdej chwili, nie? Bo tu samochód wsiada mnie i jestem. Przypomnij proszę numer telefonu do siebie. Proszę Państwa, telefon jest do mnie i tam można właśnie robić rezerwację po tym na to konto. Jest 799-823-405. Jeszcze raz powtórzę. 799-823-405. To jest moja właśnie mój telefon ja do tej rezerwacji. Dziękuję, drodzy Państwo. Wiesław Błaszczyk był moim Państwa gościem. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na Kaszuby. Może poznamy kulturę, kuchnię kaszubską, może język to bardzo trudny. My Kaszubę jest, strzeżemy polski mosti granic. Tak. A w Warszawie nasi bracu mają na Józanic. Tak podobno język kaszubski. Nie wiem, raczej nie mam. Znasz dobrze język kaszubski? Nie znam, bo ja właściwie pochodzę z Bydgoszczy, się urodziłem. Mieszkałem większość czasu na Kaszubach, ale kaszubskiego nie znam. Ale będą prawdziwi Kaszubi, prawdopodobnie, wow. I będziecie mogli posłuchać ich języka. To będą Kaszubi, a i psy dom górolej. I a, no, bo tutaj pan Jan i Monika Stopa będą, oni, właściwie pan Jan nawet był ostatnio i był u mnie i w kapeluszu, takim góralskim można powiedzieć, nie? I mówi, że właśnie tam pochodzi znowu spod Krakowa i prawdziwy górol. No to zaproszamy wszystkich góroli wszystkich. No i Kaszubów. I Kaszubów. No. Proszę Państwa, Wiesław Błaszczyk, moim Państwa gościem. Dobrej, spokojnej nocy.